kilka tygodni temu prasa lokalna podała informację, że do prokuratury rejonowej w Kojskich wpłynął anonim, taka skarga, niepodpisana oczywiście, czyli anonimowa, na pana obecnego wiceburmistrza Krzysztofa Jasińskiego, która dotyczyła między innymi jego zatrudnienia w szkole i w urzędzie miasta, jak również wykorzystywania niewykorzystanego wcześniej urlopu. Czy może pan prokurator nam tutaj przybliżyć troszeczkę ten problem? Tak, sprawa została w tutejszej prokuraturze zarejestrowana, przeprowadziliśmy postępowanie sprawdzające i prokurator zatwierdził postanowienie policyjne o odmowie wszczęcia postępowania karnego w tej sprawie. Każde anonimowe doniesienie złożone do prokuratury wymaga sprawdzenia, wymaga zbadania. W tej konkretnej sprawie nie dopatrzyliśmy się, by ktokolwiek nie dopełnił swoich obowiązków i tym samym popełnił przestępstwo z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Oczywiście jest to ocena w kategoriach prawnych. Nie jestem powołany do tego, by oceniać tego rodzaju zachowanie pana Jasińskiego w innych niż prawnych kategoriach. Czyli postępowanie tutaj zostało, nie wiem jak to nazwać, umorzone? Zakończone odmową wszczęcia postępowania karnego. Tak, i jeszcze jedno pytanie dotyczące również osoby pana wiceburmistrza Jasińskiego, ale tym razem z jego strony podobno wpłynęło pismo, żeby sprawdzić, kto go szkaluje i pomawia na forum internetowym. Czy również w tej sprawie mógłby pan tutaj, pan prokurator, troszkę nam udzielić informacji? Tak, oczywiście. Takie postępowanie karne też jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Dotyczy przestępstwa z artykułu 212, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli pomówienia o takie cechy właściwości, które mogą narazić na utratę szacunku, utratę zdolności do pełnienia określonej funkcji. Postępowanie to jest postępowaniem prywatno-skargowym, czyli osoba zainteresowana sama może złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Natomiast w tej konkretnej sprawie doniesienie zostało skierowane do prokuratury, bo nie dysponuje pokrzywdzony tutaj danymi personalnymi osoby, która tego rodzaju pomówienia, o ile były to oczywiście pomówienia, składa wobec niego. Postępowanie jest na razie na etapie postępowania sprawdzającego. Akta przesłane zostały policji celem przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i dokonania wstępnych ustaleń, które pozwolą na ewentualną ocenę tego zachowania pod kątem prawnokarnym i wszczęcie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Prokuratura rejonowa w Kojskich przekazała do Komendy Powiatowej Policji materiały dotyczące donosów, bo to można tak powiedzieć, anonimowych osób na temat byłego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kojskich, obecnie zastępcy burmistrza, pana Krzysztofa Jasińskiego. Co zostało w tej sprawie przez was wyjaśnione? Na dzień dzisiejszy prokuratura rejonowa w Kojskich po dokonaniu analizy wszystkich dokumentów odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie z powodu braku dostatecznych dowodów w sprawie. Czyli przez was prowadzone tutaj wyjaśnienia wskazywały na to, że nie ma powodu do tego, żeby wszcząć postępowanie przez prokuraturę, tak? Dokładnie tak. I drugie pytanie dotyczy złożonego zawiadomienia do policji, bo to chyba do was dotarło to zawiadomienie, przez pana Jasińskiego, że na forum internetowym pokazały się wpisy, posty, które szkalują jego dobre imię i pomawiają go. Co w tej sprawie może pan powiedzieć? Potwierdzam, z prokuratury rejonowej w Kojskich zostały przesłane materiały świadczące o tym, że wobec jednego z wiceburmistrzów na forach internetowych są zamieszczane obraźliwe posty. W tej sprawie policja obecnie prowadzi czynności sprawdzające. Na chwilę obecną tylko tyle możemy powiedzieć w tej sprawie. A czy mógłby pan chociaż powiedzieć mniej więcej ilościowo, o ile tutaj tych wpisów, że tak powiem, pan Jasiński się tutaj odwołał i obraził, można by było tak powiedzieć. Czyli tak, czy to był jeden, czy kilka, czy kilkanaście takich jego zdaniem obraźliwych wpisów na tym forum? To było kilka takich wpisów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.